Cześć, witam Was serdecznie w materiale, w takim vlogu, gdzie będziemy coś otwierać. To są moje rączki, tak jest, to jest klawiaturka. Zaraz zmienię światło, natomiast chciałem Wam pokazać, że już jestem gotowy do Star Citizena. Kolorek jest przygotowany, jest pięknie, dobra, także odpalam lepsze światło, co by było lepiej widać. Dobra, no o czym jest ten film? Ten film jest o tym, że dostałem od Tomka paczuszkę. Mniej więcej wiem, co w niej jest, ale kompletnie nie wiem, jak to wygląda. Na końcu tego materiału zerknijcie sobie, ponieważ pokażę Wam, jak do tego doszło, że Tomek mi tą paczkę wysłał, oraz pokażę Wam, czym Tomek się również zajmuje. Dobra, także słuchajcie, żeby nie przedłużać, otwórzmy sobie profesjonalny mój oczywiście nożyk. Jest napisane ostrożnie, także muszę to zrobić bardzo ostrożnie. Nie chciałbym tutaj naprawdę dać ciała. Jak to zrobić, żeby było bardzo ostrożnie? To jakoś super, hiper ostrożnie, słuchajcie. Naprawdę się boję, żeby tego po prostu nie rozwalić. Może tutaj? Co tu mamy? Papier. Na razie tylko wierzchnia warstwa. Dobra. Z tym sobie poradziliśmy, to ląduje na dół. Tutaj będzie już znacznie łatwiej. Ma być ostrożnie, będzie ostrożnie. Dobra. Dobra. Teraz tutaj. Okejka. Dobra, dobra, dobra. Coraz bliżej. Dobra, tego się pozbyliśmy. Bardzo ostrożnie. Ja już coś widzę. Ja już coś widzę. No, ale musi to być bardzo ostrożnie. Podejście, czekajcie, serki. Dobra, uwaga, 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 uwaga. Taram! Taram! Jeśli pamiętacie taki materiał u Mikuta, to tam również skomentowałem ten film. Tomek Miyagi zrobił Mikutowi naprawdę fantastyczne takie drewniane logo i napisałem ze szczerego serca, że fantastyczna robota, że mega mi się podobało, po prostu mega mi się podobało. I Tomek zaproponował po tym komentarzu, że jeśli bym chciał, to również może mi coś takiego wykonać. Made by Miyagi font skill, zobaczcie na to. Ależ napis piękny. I Miyagi coś takiego mi właśnie przygotował. No fantastyczne, fantastyczne. To jest moje logo, zobaczcie, to jest drewno. To jest wszystko drewno. Tutaj nie ma lipy, to jest ręczna robota. O, tutaj widzę sklejane takie dwie warstwy, co by ten pierścień był grubszy. Proszę bardzo, napis Turok, jakby ktoś nie widział. Czy tak, jest. Wszystko się zgadza. Także jeśli poznajecie, to jest logo. To jest logo wykonane w drewnie. Tutaj widzę, że jest pięknie pomalowane w kolorach. No fantastyczne, fantastyczne, słuchajcie, rewelacja. Dzięki Tomek, naprawdę, dzięki Tomek, dzięki Miyagi. Coś pięknego. Jeśli pamiętacie, na górze mam taką półeczkę, zaraz ją tam Wam pokażę, zaraz zdejmę kamerkę i sobie to spróbuję postawić. Będzie to super dekoracja do mego pokoiku. No coś fantastycznego. Także tak jak mówię, na koniec tego materiału dogram jeszcze właśnie, co tam widziałem u Mikuta, na kanale Mikuta. Zobaczycie sobie, co tam Miyagi stworzył i pokażę Wam również, ponieważ sam namówiłem naszego bohatera, autora tego dzieła, żeby założył jakąś sobie stronkę, żeby mogli ludzie po prostu skorzystać z tej fantastycznej twórczości i może, a nuż, coś Wam się spodoba, coś będziecie chcieli zrobić komuś na prezent. No fantastyczne, fantastyczne. Słuchajcie, zdejmuję kamerkę, tylko muszę ją zrobić tak, o, dobrze. Tutaj mamy tak, stanowisko pracy i ziut. I tutaj sobie, słuchajcie, mam te półeczki, prawda? Mam te półeczki, także na tych półeczkach sobie, o,
Gdzieś tutaj postawię. Proszę bardzo. Coś pięknego, coś fantastycznego. Naprawdę świetne, świetne. Dzięki Miyagi. Dzięki Miyagi za ten fantastyczny podarunek. No rewelacja, rewelacja. To będzie pamiątka tak naprawdę dla mnie na całe życie. Pamiątka po moim kanale. Jeśli ten kanał kiedyś przestanie istnieć, a nic nie trwa wiecznie, to będzie to naprawdę świetna, świetna pamiątka. Jeszcze raz dzięki serdeczne. Także bardzo, bardzo mi się podoba. Także słuchajcie, ja kończę ten materiał tutaj, natomiast za sekundkę widzimy się już w takim dodatkowym, że tak powiem. No i dobra, jesteśmy w drugiej części tego materiału. Tak jak wam obiecywałem, jak to się zaczęło? Kanał Mikuta, film prezent od widza. Oglądam sobie ten filmik, oglądam. Co prawda u Mikuta ciemnoty nie oglądam jako jeden z niewielu widzów, ale takie vlogowe rzeczy bardzo lubię. Generalnie także sobie zawsze zerkam na każdym kanale. I tutaj patrzę i proszę bardzo, zobaczcie, jaki Miyagi zrobił Mikutowi takie logo na drewnie, napis ciemnota, owieczka. No rewelacja, naprawdę fantastycznie zrobione. Także tutaj zamieściłem komentarz, że świetna robota, bardzo mi się podobała. No i w ten sposób Miyagi się ze mną skontaktował i również zaproponował, że coś takiego mi wykona. Także bardzo się cieszę. Jestem w takim razie może nie pierwszy, ale drugi po Mikucie drugą osobą, która otrzymała taki świetny podarunek. No i teraz tak, muszę po prostu zareklamować naszego bohatera Tomka, ponieważ no uważam, że robi fantastyczne rzeczy i tyle. Miyagi Crafting, słuchajcie, na YouTubie, nie na YouTubie, na Facebooku znajdziecie po prostu Miyagi Crafting, jak wpiszecie, to znajdziecie. I tutaj można sobie zobaczyć, co nasz bohater robi. Tutaj widzę jakieś kotki. Tutaj coś złota, tutaj znowu widzimy te kotki, ciemnota, tutaj też jakieś różne rzeczy, o, to są nowe zdjęcia, nie? Tutaj mamy, słuchajcie, nowe zdjęcia, można sobie poprzeglądać, takie, owakie, prawo, lewo, o, proszę bardzo, jakieś podkładki pod laptopa, jakieś cuda, wianki, no widzimy, ma chłopak fach w ręku, także nic tylko korzystać, słuchajcie, to są zdjęcia zamieszczone, że tak powiem, publicznie, także myślę, że można zrobić. Proszę bardzo, to jakieś biurko w ogóle, cuda na kiju. O, widzicie, jakie fajne różne rzeczy? Takie, owakie, no, wszystko to z drewienka. Także jeśli macie ochotę, słuchajcie, może macie jakiś pomysł komuś na prezent, bo to jest ręczna robota, to nie są takie rzeczy typu kupione w hipermarkecie, tylko to jest ręczna robota, takie rzeczy trzeba doceniać. Tutaj znajdziecie po prostu Miyagi Crafting, jak mniej więcej, tu oczywiście tędy możecie się skontaktować, o, z naszym bohaterem, z Miyagim, wysłać wiadomość, popytać, pogadać, wszystko da się, że tak powiem, uzgodnić. Także ja jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten prezencik, naprawdę fantastyczny. Moja wreszcie pusta półka zacznie się zapełniać, wreszcie coś na niej wartościowego jest. Oczywiście wartościowego w sensie artystycznego, a nie jakiegoś tam materialnego. I tak jak mówiłem, zajrzyjcie na tą stronkę, polubcie, zerknijcie, co tutaj Miyagi Crafting wyczynia. Może coś wam się spodoba, a może coś na przykład komuś, nie wiem, na święta, prawda? Świetny pomysł. Coś wymyślić, coś wykombinować, dać wzór i taka ręczna robota, coś fantastycznego. Dobra, nie przedłużam. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, hejka.